uprościć wyrażenie logarytm o podstawie 5 z 25 do potęgi x podzielone przez y. No to zobaczmy, co się z tym da zrobić, żeby to, no nie tak bardzo skomplikowane wyrażenie, ale jednak, żeby trochę je uprościć. No narzuca się od razu, żeby skorzystać ze wzoru na logarytm ilorazu. Powiedzmy, że mamy logarytm o podstawie a z ilorazu dwóch liczb, b przez c. No to, tak jak pokazywałem już w którymś z poprzednich filmów, to jest różnica logarytmów. Logarytm przy podstawie A z licznika tego ułamka odjąć logarytm przy podstawie A z mianownika tego ułamka. No tak jak skorzystamy z tego ogólnego wzoru w tym szczególnym przypadku, który tutaj mamy, no to dostaniemy coś takiego. Możemy zastąpić to nasze wyjściowe wyrażenie, logarytm o podstawie 5 z 25 do potęgi X podzielone przez Y przez różnicę logarytmów, czyli będziemy mieli logarytm przy podstawie 5 z licznika, czyli z 25 do potęgi x, odjąć logarytm przy podstawie 5 z mianownika, czyli z y. Więc korzystając z tego wzoru, byliśmy w stanie wstępnie to wyrażenie przekształcić do takiej postaci. Teraz skorzystamy z kolejnej własności. Tutaj mam logarytm od wyrażenia, które samo jest wyrażeniem potęgowym. Mam jakąś liczbę do jakiejś potęgi. To przypominam, że jest taki wzór, że jeżeli mamy logarytm przy jakiejś podstawie, powiedzmy a, z liczby np. b do potęgi w, w jak wykładnik, no to to jest to samo co w razy logarytm przy podstawie a z tej liczby b. Taki wzór również się pojawił w poprzednich filmach razem z wyprowadzeniem. No i teraz skorzystam z tego. Czyli tutaj naszym wykładnikiem jest ten x. Czyli napiszę, że to jest x razy logarytm przy podstawie 5 z 25. No a to przepiszę bez zmian. To już się nie uprości szczególnie. No i co dalej? Jak dalej to mogę uprościć? No dalej no to mogę wykonać, obliczyć ten logarytm przy podstawie 5 z 25. No bo ile to będzie? Do jakiej potęgi trzeba podnieść 5, żeby dostać 25? No, do drugiej, 5 do drugiej to jest 25, czyli wartość tego logarytmu to jest ten wykładnik, czyli 2. Czyli to będzie równe 2 razy x, czyli to będzie 2x, napiszę to w takiej kolejności, odjąć logarytm przy podstawie 5 z y. No i to jest ta szukana, uproszczona forma tego wyrażenia.